64. finał NBA ma to do siebie, że każda kolejna jego odsłona ma nowych bohaterów i nowych zwycięzców. Koszykarze Boston Celtics dopiero co przegrali mecz numer 3 przed własną widownią z Los Angeles Lakers i to dosyć boleśnie we własnym stylu, ale potrafili się odbudować 48 godzin później. Tym razem Celtowie znowu przypomnieli o swojej największej sile, czyli sile drużyny, duchu grania koszykówki zespołowej. Aż 6 koszykarzy zwycięskiej drużyny, tych lepszych 96-89, było w stanie wesprzeć drużynę więcej niż 10 punktami. Znowu wielcy także byli rezerwowi po stronie gospodarzy i zwycięzców tego spotkania, ale dlatego, że wielką szansę dał im ich szkoleniowiec Doc Rivers, który także dojrzewa do wielkich sukcesów z każdym kolejnym spotkaniem. Natomiast Los Angeles Lakers po ich stronie, w ich szeregach zabrakło troszkę grania zespołowego. Za mało było Kobe'emu Bryantowi zdobyć 33 punkty. Za mało było też wsparcia ze strony Pau Gasola i pozostałych zawodników, bo również i Lamar Odom dał za mało z ławki. Lakers w tej chwili będą stawali przed spotkaniem numer 5 znowu w Boston Garden, ale potem na pewno ta seria przeniesie się do Los Angeles na spotkanie numer 6. Bez wątpienia ta seria finałowa jest godna epokowym, epickim starciom Boston Celtics i Los Angeles Lakers zarówno w latach 50., 60., 70., 80. i także tej rywalizacji sprzed 2 lat, kiedy w finale 2008 roku Boston Celtics byli lepsi 4-2. W tej chwili po 4 spotkaniach finału 2010 jest remis 2-2, a więc sprawa mistrzowskiego tytułu nadal pozostaje otwarta. Z Bostonu Wojtek Michałowicz, Kanał Plus Sport, który zaprasza na kolejne ekskluzywne spotkanie z finałami NBA na żywo tylko w Kanał Plus Sport.